Zespół szkół numer 1 w Działdowie dba o rozwój aktywności fizycznej wśród swoich uczniów. Placówka posiada bazę, gdzie można zadbać o swoją tężyznę fizyczną. W skład niej wchodzą pełnowymiarowa hala sportowa czy boisko wielofunkcyjne. Szkoła we współpracy z władzami powiatu działdowskiego chce uzyskać jeszcze lepsze wyposażenie. We współpracy z powiatem działdowskim pracujemy teraz nad finalizacją przetargu, w ramach którego wymienimy całkowicie sprzęt do siłowni, zakupimy akcesoria niezbędne do zajęć z prowadzenia fitnessu. Także mamy świadomość tego, że za wynikami sportowymi musi stać oprócz profesjonalnej kadry również baza sprzętowa. No i dokładamy wszelkich starań, żeby ta baza sprzętowa była na bieżąco unowocześniana. Plany są ambitne, dlatego trzeba też starać się o pozyskanie dofinansowania, które zdecydowanie pomoże w ich realizacji. Jest to projekt unijny, w ramach którego finalizujemy właśnie i niebawem będziemy ogłaszać przetarg na kwotę 1 200 000 niespełna, z czego wkład również ma powiat działdowski. No i właśnie w ramach tego projektu zakupiony będzie m.in. sprzęt sportowy. Odpowiednia infrastruktura sportowa pozwala na osiąganie coraz to lepszych wyników uczniów korzystających ze szkolnego sprzętu. Dodatkowo dalsze inwestowanie w zakup nowych urządzeń pozwoli na wyższe miejsce placówki w rankingu. Kolejny rok jesteśmy w pierwszej dziesiątce w rankingu województwa warmińsko-mazurskiego, w rankingu szkół w klasyfikacji sportowej. Tym razem jest to 8 miejsce. Niedawno miałem okazję, przyjemność w zasadzie, odebrać puchar i gratulacje za pierwsze miejsce w ogólnopolskich drużynowych grunwaldzkich biegach przełajowych. No i nadmienię również, że powiat działdowski w województwie w tejże klasyfikacji zajął 4 miejsce. Jest się czym chwalić. Mowa tu nie tylko o miejscu w rankingu, lecz także o podopiecznych szkoły, którzy mają na swoim koncie spore osiągnięcia. Dwóch uczniów z naszej szkoły, między innymi, otrzymało już kilka razy powołanie do kadry Polski. Także no, oko się cieszy, jak to naszych uczniów jeszcze w kategorii juniorów widzimy na zawodach ogólnopolskich. No i z tego, co mówią trenerzy, tychże uczniów rokują na więcej. Kto wie, może w przyszłości dzięki dalszemu rozwijaniu infrastruktury sportowej placówka będzie mogła pochwalić się większą liczbą podopiecznych z osiągnięciami na arenie międzynarodowej.